Siódma, dziewiąta. Gość poranka. A gościem poranka 7-9 jest wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu. Panie ministrze, 19 doba, walka na Ukrainie, ale o wojnie na Ukrainie i reperkusjach za chwilę, bo chciałem na początku, panie ministrze, zapytać o ustawę, tak zwaną Lex Czarnek 2.0, bo minister edukacji i nauki, profesor Przemysław Czarnek, na początku marca zapowiedział, że niedługo będzie Lex Czarnek 2.0. Jak powiedział, przystępujemy do pisania od początku tej ustawy, im szybciej, tym lepiej. To było odniesienie się do weta pana prezydenta Andrzeja Dudy, który poinformował o zawetowaniu nowelizacji prawa oświatowego. Jak prezydent mówił, w tej trudnej sytuacji potrzebna jest jedność, zgoda i skupienie się na sprawach bezpieczeństwa Polski. Stąd kilka pytań, które się nasuwają, panie ministrze. Po pierwsze, czy rzeczywiście efekty tego drugiego podejścia do nowelizacji prawa oświatowego będą niedługo, czy też ministerstwo będzie trochę chciało poczekać, aż sytuacja w jakimś stopniu się ustabilizuje? Czy my nie będziemy gospodarzem na pewno tego projektu ustawy? Projekt, słyszymy, że ma powstać w gronie posłów, członków Sejmowej Komisji Edukacji. I zobaczymy, jakie będą efekty. Wiem, że inspiracją dla posłów była zawetowana ustawa, ale zapewne będzie to inna ustawa, na pewno nie jeden do jednego oddająca to, co zostało zawetowane przez pana prezydenta z oczywistych racji, że tego typu rozwiązania nie spotkają się z akceptacją pana prezydenta. Chyba że to oczywiście spekulacje, gdybanie, być może w innym czasie, czasie pokoju, mówiąc umownie, te rozwiązania by się spotkały z przychylnością pana prezydenta. Być może, natomiast część przepisów, które znajdowały się w zawetowanej ustawie, nie budziły najmniejszych wątpliwości nawet u środowisk skrajnie zideologizowanej lewicy. Panie ministrze, Polska przyjęła już prawie 2 miliony uchodźców z Ukrainy. Ta liczba każdego dnia rośnie. Do 2 milionów oczywiście jeszcze trochę, ale już niewiele. Głównie są to kobiety i dzieci. A jak dzieci, to oczywiście przede wszystkim edukacja. Stąd chciałem zapytać, jak polska szkoła, polski system edukacji przygotowuje się, czy przygotował, jeśli w ogóle da się na taką falę uchodźców przygotować, i jak zamierza włączyć ich do polskiego systemu edukacji. Bo tak wyobrażam sobie, że jeśli chodzi o studentów, to w przypadku ludzi dorosłych zapewne jest prościej, ale zapewne im młodsi uczniowie, tym ten proces adaptacyjny może być trudniejszy. Wydaje mi się, że jest wręcz odwrotnie. To znaczy im młodsze dziecko w szkole podstawowej, tym łatwiej mu zaadaptować się w warunkach polskich i szybciej nauczyć języka polskiego, bawiąc się na podwórku ze swoimi polskimi rówieśnikami. Stąd są dwa modele, to znaczy te dzieci z często mieszanych rodzin polsko-ukraińskich albo z takich rodzin ukraińskich, gdzie część rodziny ma korzenie polskie, zna przynajmniej w stopniu komunikatywnym język polski. Wówczas te dzieci po prostu są włączane do oddziałów klasowych na poszczególnym etapie edukacji. Natomiast w sytuacji dzieci, które nie znają języka polskiego, posługują się na co dzień językiem ukraińskim bądź językiem rosyjskim, wówczas dla tych dzieci chcemy stworzyć oddziały przygotowujące do rozpoczęcia nauki w polskich klasach. I te oddziały będą po prostu według poszczególnych szczebli edukacji, to znaczy oddziały dla klas 1-3, oddziały dla klas 4-6, dla klas 7-8. No i oczywiście w szkołach ponadpodstawowych również takie wspólne oddziały przygotowujące. Na podstawie tych zajęć w tych oddziałach będzie nauka intensywna języka polskiego, polskiej kultury, tak aby jak najszybciej te dzieci mogły na równi z polskimi rówieśnikami uczęszczać do polskich klas. Panie ministrze, ja wiem oczywiście, że sytuacja jest niezwykle dynamiczna. Niektórzy eksperci wskazują, że uchodźców w Polsce może być nawet do 5 milionów i te liczby każdego dnia rosną, ale czy w tym momencie ministerstwo ma jakieś szacunki chociażby, jak wiele dzieci będzie dotyczyć to, o czym pan przed chwilą powiedział?
Nie, no takich szacunków no, nie mamy, bo to trzeba było posiadać licencję na szklaną kulę i przewidywanie przyszłości. Natomiast wiemy, ile w chwili obecnej tych dzieci uczęszcza do polskich szkół. No jest to już około 30 tysięcy dzieci, które bądź to w oddziałach czysto takich polskich, bądź właśnie w tych oddziałach przygotowawczych podejmują edukację. Ale jest to dopiero początek i to absolutnie niemiarodajny początek liczby dzieci uchodźców z Ukrainy, które będą uczęszczać do polskiego systemu oświaty. A zobaczymy zatem, jak będzie się kształtować sytuacja, jak się będzie rozwijać. To panie ministrze, porozmawiajmy chwilę o konflikcie, który toczy się na Ukrainie, jego reperkusjach. Czy spodziewa się pan, panie ministrze, że dalsze sankcje na Federację Rosyjską, na Rosję, na rosyjską gospodarkę będą nakładane przez Unię Europejską? Innymi słowy, czy spodziewa się pan, że ta spójność Zachodu dalej będzie występować? Bo pojawiły się już pierwsze rysy, pierwsze różnice zdań wśród państw członkowskich Unii Europejskiej. Co do dalszych sankcji, co do mówiąc kolokwialnie, przykręcenia śruby, a zgodzimy się, że chyba to przykręcenie śruby jest niezbędne, by uderzyć jeszcze mocniej w rosyjską gospodarkę. Z pewnością tak, to znaczy co do tezy, którą postawił pan redaktor, się zgadzam, tej drugiej tezy, mówiącej o konieczności stopniowego przykręcenia tej gospodarczej śruby i presji na społeczeństwo rosyjskie, tym bardziej obserwując te nastroje społeczne w Rosji, czyli sytuację, w której ponad połowa społeczeństwa rosyjskiego popiera tą wojnę, to znaczy, że bierze pełną moralną odpowiedzialność za to, co Władimir Putin czyni. Zatem wszelkie sankcje gospodarcze, które mają dotknąć przeciętnego Rosjanina, są jak najbardziej wskazane. Znaczy, koszty tej wojny muszą być w sposób nieproporcjonalnie wysoki przekładane na społeczeństwo rosyjskie. My też musimy sobie uświadomić jako świat Zachodu, że jesteśmy na wojnie i musimy ponosić koszty tej wojny. Koszty polegające na wyższej cenie węglowodorów, chociażby z tego powodu, że świat Zachodu uzależnił się od ropy rosyjskiej, a jeszcze bardziej gazu rosyjskiego. No to natomiast rolą polityków tych państw, które dobrze rozumieją zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej, jest z pewnością utrzymanie już dotychczasowych, dosyć dotkliwych sankcji, to trzeba podkreślić, ale również działać na rzecz kolejnych sankcji, bo tylko i wyłącznie podbijając stawkę jesteśmy w stanie utrzymać te sankcje, które są w tej chwili, a jednocześnie zabiegać o kolejne, a przede wszystkim pilnować tego, aby te sankcje, które zostały ogłoszone, były rzeczywiście przestrzegane. Rzeczą absolutnie skandaliczną jest sytuacja, w której no, dwa największe banki związane z rynkiem eksportu gazu rosyjskiego nadal funkcjonują i nie są objęte sankcjami. Tym bardziej, że to są banki, które jednocześnie obsługują cały wywiad zagraniczny rosyjski. I to powinno się zmienić. Czy się zmieni, zobaczymy, ale miejmy nadzieję, rzecz jasna, że tak. Panie ministrze, nie jesteśmy oczywiście analitykami wojskowymi, nikt nie wie, co się wydarzy, ale jakiego rozwoju sytuacji na Ukrainie pan się spodziewa? W weekend rosyjskie rakiety spadły blisko granicy z Polską, kilkadziesiąt kilometrów od granicy, niecałe 30. Niektórzy eksperci wskazują to jako dalszą eskalację ze strony Rosji i pewien sygnał wysłany w kierunku NATO. Rosja ściąga posiłki, widać cofać się, przynajmniej w tym momencie chyba nie zamierza. Rosja przede wszystkim zaczęła wojnę z ludnością cywilną. To znaczy Rosji jest bardzo trudno z racji. Straciliśmy chyba połączenie z panem ministrem, ale tak się czasem zdarza w trybie zdalnym. Koledzy zatem będą pracować, by z panem ministrem się połączyć. Rozmawialiśmy o tym, co może wydarzyć się na Ukrainie, o tym, co może się wydarzyć. Pan minister już jest z nami, słyszę, więc proszę kontynuować, panie ministrze. No Rosja ewidentnie rozpoczęła wojnę z ludnością cywilną. Próbuje zastraszyć społeczeństwo ukraińskie, a jednocześnie Rosja
nie dysponuję w tej chwili, można to śmiało powiedzieć, środkami głębokiego rozpoznania, to znaczy nie jest w stanie ocenić, gdzie są zgrupowane oddziały, czy też rezerwy, czy odwody armii ukraińskiej. Stąd te desperackie, łamiące wszelkie standardy prawa międzynarodowego, barbarzyńskie ataki na osiedla, czy też budynki użyteczności publicznej, które nie mają absolutnie w najmniejszym stopniu zastosowania militarnego. Wczorajsza statystyka, którą usłyszałem ze strony administracji prezydenta Zełenskiego, mówiąca o zniszczeniu bądź uszkodzeniu ponad 500 szkół, mówi sama przez się. To jest wręcz niewyobrażalna skala zniszczeń i te ataki rakietowe, które już w tej chwili są na zachodniej Ukrainie, no mają przede wszystkim na celu wystraszyć, zastraszyć pomoc humanitarną, która jest kierowana od państw Europy Zachodniej, czy też Stanów Zjednoczonych, Kanady, całego cywilizowanego europejskiego, czy pochodzącego z Europy świata, aby nie pomagać Ukrainie, bo ten atak na poligon, w którym magazynowano pomoc humanitarną, no jest tego najlepszym dowodem. Miejmy nadzieję, że świat zachodu tutaj się nie przestraszy w tym momencie. Panie ministrze, to wróćmy jeszcze na chwilę do polskiego parlamentu i tego, co się wydarzyło w nim w ostatnich dniach. W piątek historyczne, można powiedzieć, Zgromadzenie Narodowe łączył się z parlamentarzystami, między innymi prezydent Zełenski, choć nie tylko. Jakie wrażenia, panie ministrze, po Zgromadzeniu Narodowym? Wydaje się też, że to był jednoznaczny sygnał wysłany w kilku kierunkach, tak do Rosji, tak do Ukrainy, jak i także chyba po części do świata zachodniego. Znaczy, formalnie to nie było Zgromadzenie Narodowe, tylko uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów. To nie był ten tryb. Natomiast rzeczywiście było to wydarzenie bez precedensu. To znaczy, ja nie pamiętam, aby od 1997 roku, czyli od momentu, kiedy obowiązuje konstytucja aktualna, miało miejsce podobne wydarzenie, aby w polskim parlamencie łączyć się z prezydentem obcego państwa, które toczy wojnę i to wojnę obronną. W tym uroczystym zgromadzeniu również za pośrednictwem łączy teleinformatyczny brał udział Jens Stoltenberg, sekretarz generalny Paktu Północnoatlantyckiego, i temu również było poświęcone wystąpienie pana prezydenta Andrzeja Dudy, podkreślające znaczenie naszych sojuszy politycznych i militarnych, w tym Paktu Północnoatlantyckiego, że pewnego rodzaju marzenie pokoleń Polaków, aby być częścią świata Zachodu, być częścią struktury militarnej świata Zachodu, właśnie broniąc się przed dominacją, agresją, brutalnością świata Wschodu, w tym tego świata Wschodu nam znanego, czyli tego świata rosyjskiego, ruskiego miru, który obserwujemy każdego dnia na telefonach, komputerach czy w telewizji. To prawda, albo rosyjską duszę też możemy obserwować każdego dnia. Panie ministrze, wspomniał pan o wystąpieniu m.in. prezydenta Andrzeja Dudy. Ono zostało dosyć ciepło odebrane przez dużą część polityków opozycji i nie mówię o nich bez powodu, ponieważ politycy opozycji zagłosowali też za ustawą o obronie ojczyzny. Czy tę jedność klasy politycznej pana zdaniem da się utrzymać na dłużej, zwłaszcza w tym trudnym wojennym czasie? Czy nie okaże się, że za jakiś czas ta pokusa politykierstwa, tak to określę, no będzie silniejsza niż odpowiedzialne zachowanie? To jest taki, bym powiedział, zbieg bardzo pozytywnych okoliczności. To znaczy, tak jak przystąpienie Polski do Paktu Północnoatlantyckiego w 1999 roku było efektem, można powiedzieć, zgody wszystkich zwaśnionych stron polskiej sceny politycznej, taki też bardzo intensywny program, bo ta ustawa to są jakby dwa komponenty. Z jednej strony usystematyzowanie wszelkich przepisów i nowa organizacja Wojska Polskiego, a z drugiej strony gigantyczny program zbrojeń,
rozwoju, zwiększania liczebności polskich sił zbrojnych, ale przede wszystkim modernizacji, zakupu sprzętu dla polskiej armii. I bardzo się cieszę, że no przy tej, no co prawda nieokrągłej, bo 23. rocznicy przystąpienia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego, taka zgoda ponad podziałami politycznymi nastąpiła, ponieważ ten program będzie realizowany przez no, co najmniej następną dekadę. Zatem wszystkie liczące się siły polityczne w Polsce dobrze, że ten projekt poparły, bo nie wiadomo, kto był za 5-7 lat czy 10 będzie u steru rządów, a ważne, aby ten zapoczątkowany w 2022 roku przez rząd Prawa i Sprawiedliwości program potężnej modernizacji polskiej armii był kontynuowany. I tu postawmy kropkę. Moim i Państwa gościem, gościem poranka 7.09 był wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. Panie ministrze, bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Dobrego tygodnia Państwu życzę. 7.09. Gość poranka.